Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brotata na tym kanale. Przejdźmy sobie od razu do gierki. Ja już wam mówię, dlaczego tak długo nie było odcinka, z 2 tygodnie, dobre. Miałem, no, delikatne problemy raz z dźwiękiem, z czasem, bardzo dużo pracuję ostatnio i no totalnie nie mam czasu. Jeszcze miałem delikatny problem z dźwiękiem, strasznie brzęczałem. Miałem nagrane jeszcze 2 odcinki jakieś na zapas czy coś, ale usunąłem je w pizdu, bo nie podobały mi się, bardzo źle to brzmiało przez strony. Kim my chcemy w ogóle zagrać? Chcę... może staruszkiem? Ej, to wydaje mi się ciekawe. Zbieranie, mniejsza szybkość vloga. Coś łatwego bym zagrał. Coś bym, kurde, w końcu może odblokował, nie? Żaruk wydaje mi się ciekawy. Lisz. To może być ciekawe. Regen i wysysanie. Spoko. Nie wiem, tego Lisza w ogóle obczaju. Jeszcze im nie grałem. Wydaje się mega ciekawą postacią. I to może być dobry pomysł? Nie. Nie mam pojęcia. No co ja chcę grać? Podczas leczenia. Na co ja chcę grać? Na pistolet maszynowy, który często strzela. 0,17. Co jeszcze dość szybko strzela? To no, ten karabin najszybciej, nie? 10% do 50% na wysanie z nożyczkami mamy. Prymitywna. Prymitywna. To powiększało nam HP chyba. Kurde, bel, a może ta proce? To nie jest takie głupie. Czy ja w ogóle na każdym odbiciu mam szansę na to, że... co? Na każdym odbiciu mam szansę na wyssanie. Spróbuję na te proce. Ja na te proce chyba nie grałem ani razu. Nie przypominam sobie. Niebezpieczeństwo 5 oczywiście. I inna rzecz mnie ostatnio jeszcze irytuje u mnie w komputerze podczas nagrywania. Dźwięk klawisza. Znaczy to już mnie denerwuje już od jakiegoś czasu. Znaczy nie denerwuje mnie przy użytkowaniu. Przy użytkowaniu uważam, że to jest w ogóle super. Ja bardzo lubię klawiatury mechaniczne, ale przy nagrywaniu to jest masakra. Ej, całkiem spoko. 53 materiały, 6 na podłodze. Nie jest źle. Czaj, my gramy Liszem. Chyba w max HP bym poszedł. Nie, nie mam pojęcia. Tak szczerze. Mamy samych elitarnych. To niedobrze. To niedobrze, to bardzo niedobrze. 4 zadane obrażenia. Nie wiem. Przydałoby się coś, co nam zadaje obrażenia. To by było git. Szczęście minus do obrażeń. Niech będzie. Cokolwiek. To blokujemy. O, to oczywiście, że tak. Raz wymienię jeszcze. Klucz robalobcych regen. No i zablokuj. No chyba git. Ja bym tak został. 2 bronie na start to nie jest jakoś ekstremalnie dużo, może być, ale szału, powiedzmy sobie szczerze, nie ma. Przydałoby się, co by się przydało? No na pewno więcej broni, to wiadomo. Spróbujmy się w nich wbić. Może będziemy szybciej ich zabijać? Nie wiem, 38, Jezu, jak mało. Obrażenia dystansowe. Idziemy w te proce, to przyda się w sumie. Szukamy procy. O, kozak, jest jedna. Kurde, ten motyl kusi. Oj, kusi bardzo. Szukamy dalej. To było głupie. Mam wrażenie, że to było bardzo głupie, co właśnie zrobiłem. Zmarnowałem pieniądze na rerolle. Bo podobno w pierwszych 3 falach częściej jest większa szansa na bronię. Więc starałem się ją wykorzystać. Jakby zwykle mi to całkiem nieźle działało. Nie wiem. No co, próbujemy w max HP iść, w ten regen, tak? To odbijanie powinno całkiem fajnie tu działać na tych krocach.
Postarajmy się pozbierać trochę więcej materiałów niż ostatnio, bo 75 na trzej fali, no mogło być więcej. Obrażenia dystansowe, 2 do regena, nie, 6 max HP bym poszedł. Następna proca, prędkość ataku, wysysanie, niech będzie. Wymieńmy raz, następna proca, super. Przerażona kiszka, czy ja to chcę? Tak średnio bym powiedział. Nic stąd nie chcę. Ten 1% punktów obrażeń to nie jest jakoś specjalnie dużo, a 3 max HP na tę chwilę to jest bardzo dużo. Próbujemy, co próbujemy? Więcej broni, żeby miały więcej odbijania, żeby więcej zabijać przeciwników naraz. Obrywamy, staramy się obrywać, żeby z tego leczenia zadawać obrażenia. I zobaczymy, jak to będzie działało. Bo nie wiem, totalnie jestem nie przekonany. Jeszcze nie grałem tą postacią i nie widziałem, żeby ktoś grał nią jakoś ekstremalnie dobrze. Znaczy, widziałem ją urywka, tak? Ale, no umówmy się, no nie szło mu iście w to obrażenia od wyssania, od regena. Nie wiem, zobaczymy. 10 szczęścia? Czy wyssanie? Ja bym poszedł w to szczęście. To może więcej, lepsze bronie mi się trafią. I przedmioty. Ciasko, no weźmy. Tego nie chcę, tego też nie chcę. Następna proca, kozak. Łagodno, obcy, no zablokuję. Chcę to, no chcę to. Następna proca, ej, kozak, dobrze jest. Mamy 6 broni, z czego jedną niebieską. Na 5 fali to jest całkiem okej, tak bym powiedział. Tego nie chcemy, to zmniejsza nam regen. I jeden tylko obrażeń dystansowych daje tak naprawdę, więc mech. Lipa. Dobra, mamy 6 broni. Generalnie to gituba? Tak myślę? Zobaczymy, jak to da radę. Poszedłbym... O, fajnie, drzewa na pewno by trzeba było tutaj zwiększyć częstotliwość ich występowania. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. W co ja bym poszedł? Obrażenia bym troszkę poszedł. Więcej na pewno broni mamy na uwadze, żeby to się trafiało. Zbieranie nie chcę, trochę szczęście bym poszedł, ale nie za dużo. I regen. Regen, HP. Aczkolwiek na początku przede wszystkim bronię. Zobaczmy, to przetwórzmy. Inżynieria totalnie mnie nie interesuje. 8 do zbierania. 3 do regena. Pójdźmy w ten regen, jebać to zbieranie. Łagodny, obcy, tak. I teraz tak. Max punkty życia, 3% obrażeń, pancerz, szybkość. Nie, no dobre to jest. Panie, to jest dobre. Zasięg. 5 zasięgu to niedużo, tak szczerze. Jeszcze raz. Nie. Nie. Szkoda pieniędzy, tak myślę. Zobaczyłbym, co tu się wydarzy. Zobaczmy, czy ja w ogóle muszę coś robić podczas tej fali. To jest 6 fala. W 7 fali dopiero się ci grubasy trafiają. Spróbuję troszkę w nich powłazić tutaj. Może raz, że szybciej ich powinniśmy zabijać, a dwa, że... No właśnie, z tych obrażeń z regena coś może będziemy tłukli. I tak mamy na tyle dobry regen, że jest naprawdę... Nie wiem, czy mi się uda w ogóle... Spróbuję umrzeć. Spróbuję się w nich powbijać. Da się. Da się. Byłoby to trudne, ale wydaje mi się, że się da. Jeszcze nie mamy na tyle mocnego regena, żeby to jakby... żebyśmy byli niezniszczalni, że tak powiem, kiedy się wciskamy w tych przeciwników. 224 materiałów przez tej fali. Czy to dużo? Sporo. To na pewno. Pancerz? Tak. Tak. No, zdecydowanie. Upiorny topór. Procent do obrażeń to mi zwiększy. To nie jest takie głupie. Spróbujmy połączyć... To jest głupie. Czy nie? Nie jestem pewien, czy to mi się opłaca, bo ja i tak większość przeciwników będę bił z procy. Spróbujmy wziąć ten topór. Jako, że trafił się akurat niebieski, to może nie jest aż takie głupie? To jest zajebiste. To obrażenia w walce wręcz w ogóle mnie nie bolą, a te zbieranie się zawsze trochę przyda. Powinno się zwrócić. Wymieniać? Raz wymienię, no. Riposta.
Czy to mnie interesuje? No nie bardzo. Nie bardzo. Nic mnie stąd nie interesuje. Lecimy następną falą. Tutaj jest fala z jajcarzami. I generalnie ich chcemy się tutaj pozbyć oczywiście. Zobaczymy. Spróbuję się powbijać. Dobra. Ty mordeczko tutaj. Spróbujmy się władować troszkę przeciwników. Zobaczymy, czy jest w ogóle racja bytu trzymać ten topór. Czy to w ogóle zwiększy mi statystyki jakkolwiek? To by było fajne, jakby się udało. Mam nadzieję, że się uda. Sprawdźmy. Czy to coś zwiększyło? Na razie nie. Czy to coś w ogóle kurwa bije? Tak szczerze. Tak kurwa nie za dużo mam wrażenie. Pancerz minus dobra, że no ten pancerz początkowy sporo daje. To przetwórzmy. Max HP czy szybkość? Poszedłbym chociaż trochę w tę szybkość. Czy to mi cokolwiek zwiększyło? Nie, zero. No nie wiem, na razie go zostawię. Nie przeszkadza mi z drugiej strony, nie? Wyrzutnie rakiet wydaje się spoko, ale nie. Więcej wrogów, więcej wysania i to będzie śmieszne. Nie wiem! Z raz chyba kiedyś albo dwa razy mogła mi się trafić ta mysz. Dość rzadko ją widuję. To może być śmieszne. Zobaczymy. O! To tłuczę tyle, ile mam HP. Więc to jest idealne na mnie. Bo ja staram się mieć dużo HP. Tu są grubasy. A tam były jaja. No właśnie. A ja pomyliłem nazwy przeciwników. Nieważne. Wiadomo, co miałem na myśli. Wszyscy się, mam nadzieję, domyślili, o co chodzi. Próbujemy podchodzić do nich bliżej. Może się uda zdobyć jakieś statystyki. Z tego topora. No przydałoby się, kurde bele. Już tyle tych przeciwników jest. Plus 15% mamy, tak? Bo raz od tego wziąłem. I raz z tego. I raz 10% z myszy. Spróbujmy się w nich troszkę powbijać. Zobaczmy, może się uda. Tak do połowy HP będę starał się schodzić. 202, niedużo. Troszkę niepotrzebnie, za mało trochę zwracam uwagę. Prędkość ataku, no. 15% dużo. Czy te obrażenia dystansowe plus 3. Prędkość ataku jeszcze zwiększa. No, to jest idealna ta postać. Czy ty coś kurwa zwiększyłeś? No nie, nic nie zwiększył, co za gówno. Bez sensu totalnie, zmieńmy. Ej, to będzie grube, nie? Jak to siądzie, to będzie grubo. Zasięg podnoszenia chętnie, tak szczerze. I co? Następna fala, fala 9. Zobaczmy. 16 chyba tłukę z tego, co widzę. Z tego regena. Spróbujmy się w nich powbijać troszeczkę. Jak mam... Ja mam plus 8 regena dostaję, mam 21 regena i 17 wyssania życia. To jest dużo! Na 9 fali? No... To jest całkiem sporo, naprawdę. Chyba dostałem statystykę z tego? Tak! Dostałem procent do... obrażeń, Jezus Maria. Ile wytłuczecie? Znaczy, no... dużo. dużo za dużo. Ale... kurde, tu będzie kosmos z materiałami. O Jezu, ile tu materiałów będzie. Staram się troszkę wbijać w te grupki. Jak mam dużo HP. Dobra, nie jest źle. Staram się wbijać. 600 materiałów dobijemy? Dobijemy 600? Prawie! Kurde, 4 zabrakło, prawie było. Przetwórzmy. Plus 10 do zbierania, niech będzie. Chuj tam. Zasięg.
Plus 30 zasięgu, może się przydać. 3 do regena, czy ja chcę 3 do regena? 2 do pancerza, tak szczerze mnie kusi. Czy to jest dobre? Ile mam pancerza? 5. Ja regena mam dużo i będę miał jeszcze więcej. Ja bym wziął na razie pancerz, że mi po prostu mniej obrażeń zadawali, łatwiej mi będzie wyleczyć, a nie więcej regena. To może być lepsze. Czy szczęście? Nie no, pancerz bym poszedł. Obrażenie dystansowe. O! Plus 3 i kozak. Bierzemy mysz. 5 max HP za 1 regena, niech będzie. Następna proca, kozak. 6% do obrażeń, super. Szczęście minus 2 regena. 20 szczęścia. Sporo. Wydaje mi się, że jest to dobry deal. Ile ty mi dajesz? 2 statystyki. Dobra, niech będzie, no. Coś tam będziesz zwiększać. I co? Ja bym zostawił to tak. Już 17 to za drogo. Ta zmianka, już wiele i tak nie kupię. Za 18 ich tłukę. Czy... od czego zależy to, ile ich tłukę? Dobra, za szansę na nie 59 punktów obrażeń sobie wrogów podczas leczenia. 59? A dlaczego 59? Dlaczego 59? Mam 57 max HP. Czemu 59 mogę zadać ją? Po 4% obrażeń to aż tak działa mocno. 2 punkty, aż w sumie by się zgadzało chyba. No, bo jakbym miał 100 HP, to by były 4 punkty obrażeń, a tak mam plus 2. Ej, dobrze to działa, podoba mi się. Bardzo dobrze działanie tych proce, fajnie tłuką obszarowo, jakby nie patrzeć, poprzez to odbijanie. I zaczynam coraz lepiej zarabiać tutaj, jest połowa fali, ja mam prawie 300 materiałów. Próbuję się tu wbijać w tych przeciwników. I zobaczymy, mam wrażenie, że kurde, fajnie tu statystyki mogę ogarnąć jeszcze. Dobra, tutaj zaczynamy trochę tłuc, trzeba troszkę odbiec. Tu podniesiemy to. Ej, i jak się leczę z przedmiotów jednorazowych, to oni też dostają obrażenia? 500 materiałów, Jesus Christ. Dobrze, przetwórz, tego nie chcę. Pomnik. Prędkość ataku mi zwiększa. Spróbujmy, zasięg podnoszenia. Nie jest głupie. Prędkość ataku znowu. Wędrujący robot. Czy ja to chcę? No chcę, to jest dobre. Następna proca. Przyszywanie. Nie mam przyszywania, prawda? Ja mam tylko odbijanie. No, które nie zmniejsza się ten procent obrażeń, jak się odbije pocisk. Ej, zajebiście, byłem przekonany, że się trochę zmniejsza. 2 pancerze, szansa na unik, 3 max HP mniej, zajebiście. No, podejrzana mikstura, wezmę, więcej szczęścia. Całkiem często się już trafiają przedmioty fajnej jakości. 3 max HP, obrażenia, pancerz. No i spoko, i trochę szybkości do przodu i wychodzimy z szybkością na... 0. Gituwa. Fala 11. Fala z bossem. Dobra. Nie boli mnie to, że on troszkę mnie uderzy. Fajne jest to, że mogę bić bossa nawet jak nie do końca bezpośrednio biję jego. Przez wzgląd na to, odbijanie. Dobra, ale mimo wszystko próbujmy go bić jeszcze z tego. Oła, to bolało. Ojo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 j
Dobra, minus 10 HP. Nie jest źle. Czy jestem w stanie go zabić? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Za mało obrażenia mam. Mam wrażenie, że mam dalej za mało obrażenia. Nie mam szans go zabić. Jak go do połowy HP zjechałem, to w ogóle nie ma opcji. Kurde bele. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to tak działało fajnie. 3 do pancerza.
No dużo, ale już mam 10 tego pancerza. Ile mi ten pancerz zmniejsza? 40% to poprażeń mniej. No wziąłbym jeszcze raz. Ile mi to daje? 46. O! I to jest kozak. I adrenalina. I zasięg podnoszenia znowu. To weźmy, to weźmy, to weźmy, to zablokujmy. Znowu dziwny duch. Następna proca w następnej turze. I co? Fala 12. Nie pamiętam. Dobra, teraz tak. Stoję w miejscu, leczę się. Czy oni są mi w stanie w ogóle do mnie dotrzeć w obecnej sytuacji? Mam wrażenie, że na przynajmniej na początku fali nie. Jestem w stanie bez problemu wyleczyć te obrażenia z dziwnego ducha, znaczy obrażenia, ten tą cechę dziwnego ducha, że zaczynam tak od 1 HP. Co za tym idzie, to dobry. Zwiększyłem o 6 HP sobie podstawowe, tak naprawdę. To mega, mega, mega spoko. Jak będę stał w miejscu? Umrę! Jak będę stał w miejscu. Nie mogę stać w miejscu. Nie mogę stać w miejscu. Więc troszkę zacznijmy krążyć. Ciekawe, czy... Ej, nie sprawdziłem w poprzedniej turze, czy topór coś zwiększył obrażenia. Muszę to sprawdzić. Obrażenia dystansowe znowu? No jak najbardziej. Korona? Czy ja chcę pójść zbieranie w fali 13? Chyba nie. 6 punktów obrażeń procentowych dostałem już. Więc to jest gituwa. Czy to mi się kurwa zwróci? No jakbym poszedł zbieranie, to tak. No dobra, zobaczmy. Weźmy to już. Zmieńmy raz. Szansa na unik. Gdy stoisz bez ruchu. Mam leczenie. Gdy mam unik. Więc opłaca mi się iść w unik. To jest zależne od szczęścia. Zawsze dodatkowe obrażenia, ale nie jestem... Chociaż szczerze, mam tylu przeciwników, że mi się to opłaca wejść, wziąć. Przy tej ilości przeciwników fakt wyrzucania pocisku, gdy przeciwnik umiera, jest jakby, no, skaluje się wraz z ilością przeciwników, tak? Wiadomo. Więc wydaje mi się, będzie to dobrze działało. Spróbujmy troszkę w nich powłazić. Obarwijmy odrobinkę. Podczas leczenia jakby zadajemy obrażonka. Nie jestem przekonany co do tego buildu. Mi się wydaje, to jest dziwny build. Ten build dobrze działa w tym momencie, ale wydaje mi się, że w ramach przedłużania się jakby podejścia będzie to działało to coraz gorzej. Że to jest fajne teraz, ale nie na late game. Mam wrażenie, że z rundy na rundę idzie mi coraz trudniej. Takie odnoszę wrażenie. Nie wiem czy słusznie. Wydaje mi się, że tak. Ale kurde, no nie, jakby nie patrzeć, całkiem dobre hajsy dostaję. Szybkość. No. Trzeba troszkę zwiększyć. No weźmy tego kameleona. Stanę koło wieżyczki. Nie wiem, czy to zadziała. Ale warto to przetestować. Wymieńmy raz. Wow. O kurwa. Mam 25% więcej brogu. Będę miał 35%. Z tym. Szanse na unik minusowej nie mogę wziąć. Ile ja mam w ogóle szansę na unik? Szanse na unik mam 4%. No i wziąłem teraz kameleona. Co mi daje 23% szansy na unik. Więc generalnie git. Mysz sobie zablokuje. I co? I następna tura? I kurwa, mysz na bossa? Nie wiem, czy to jest takie kurwa mądre. Mi się wydaje, że to jest chuj głupie, ale zobaczymy. Ciebie sobie zabijemy, bo ty mordeczko tutaj wytwarzasz mi kurde złą energię. Co za głupoty gadam. Ten build jest chuj głupi, ale nie, no na razie działa. Jestem ciekaw w ogóle, ile ta korona kosztowała mnie 100 coś.
na razie to kurwa niewiele to zmienia. Ta korona. Ile mi daje? 7. Na razie mi to dało. Uniki. Zdechnę? Zdechnę jak chuj, za dużo pocisków. Ja pierdolę, ile ich tu jest. Liczę na uniki. Przegrałem. Za dużo ich było. Przegiełem pałę z tymi myszami. Jeszcze raz. Jeszcze raz to samo. Ale przegiełem pałę z tymi myszami. Ale kurde, za dobre się wydawało. Obczajmy. Dobra. No niedużo. Nie wiem, zbieranie. Tak sobie to wszystko. Ej, dajcie mi prosę, proszę. Dziękuję. Jedna. Jeszcze jedna. O, i to jest dobry początek. Coś blokuje? Nie, na pewno nie w tej turze. W myśl zasady do trzeciej tury kupujemy głównie bronię, chyba że naprawdę coś kozackiego się trafi. Ja myślę, że jakby tamten build dalej ma rację bytu, tylko przegiełem z myszami. Nie ma o czym mówić. Przegiełem z myszami i powinien chyba więcej w regen pójść, żeby nie nadążali mi zadawać obrażeń? I w unik? Nie wiem. Nie mam pomysłu na tę postać. Wymieńmy to raz. Obrażenie dystansowe. No weźmy obrażenia dystansowe. Siekacz, roślina. No niech będzie. Wymieńmy. Zablokujmy, wymieńmy. Proca. Mamy 4 bronie. I na następną turę kupujemy tą procę i kupujemy drzewo i żeton z kasyna. Jeżeli starczy. Tymczasem, czy to się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się, no i gituwa. Tymczasem zbieramy hajs. Ile ja potrzebuję hajsu na tamto wszystko? Kurde, dużo, dużo za dużo. 20 to kosztowała proca, z tego co pamiętam. Żeton z kasyna z 70 kosztował. Nie wiem, czy mnie będzie na to stać. Nie wiem, czy ja to tyle zarobię. Wydaje mi się, że nie. I potrzebuję więcej wyssania. Mi się wydaje, że na każdym odbiciu ta proca ma szansę wyssać HP 80. O Jezu, jak mało. Oj, mało. Pancerz? Niech będzie. Obrażenie dystansowe? Niech będzie. Na pewno to, na pewno drzewo. Zmieniamy dalej. Nic. Kupon. No, kupon to będzie dobry deal. Kupon mi długodystansowo bardzo dużo pomoże. Na początku jeszcze go dostałem, to już w ogóle. Dobra, spróbujmy. Ło, 3 drzewa, panie, to mi się podoba. Niestety z żadnego drzewa nie ma przedmiotu, ale nic straconego. Może się zaraz jeszcze trafi. Na razie lipa. Kurwa, tyle drzewa, żadnego przedmiotu, serio, 4 drzewa. Dajcie mi przedmioty jakieś, mordeczki. Panowie drzewce. Dobra. Wyleczone. Nie jest źle. Procent do obrażeń 8%. Co wydaje się. Kurde, nie wiem, czy to jest sens procent do obrażeń tutaj zwiększać. Wymieńmy. Szczęście bym troszeczkę poszedł. Tak, to na pewno. Kaczuszka to obowiązkowo. Żeton z kasyna bym wziął. To jest naprawdę dobry deal. Kaczapeczka ze śmigiełkiem. Dobra, to i to. I małpeczka? Nie wiem.
gorsze przedmioty mi się trafiają, to na pewno, niż w tamtym podejściu. W tamtym podejściu miałem lepsze deale. Wiecie, co mi się przydało? Krwiodawstwo tamto, ten dodawanie krwi. Nie pamiętam, jak to się nazywało. W każdym razie na tą postać byłoby idealne z tym regenem. 40 tych zbierania. Dalej mi obrażenia, mordo, że mógł się tutaj leczyć i zadawać samemu obrażenia z tego leczenia. Da się w ogóle tak leczyć, żeby z samego zadawania obrażeń się, z samego leczenia zadawać obrażenia? Więcej HP to więcej obrażeń z leczenia. Wieżyczka plus 15. Dobra, wezmę ją. Czemu nie, bez przesady. Coś tam będzie robić zawsze, a też 15 to nie jest aż tak dużo. Wyssanie, no niech będzie wyssanie. Na pewno proca. Szczęście. Odzyskanie i brzydki ząb za 0. Blokujemy dwie proce i drzewo i nietoperz. Blokuje wszystko. Jak dla mnie idealny sklep. Bardzo, bardzo dobry. Podoba mi się. Przydałoby się zasięg zbierania troszkę zwiększyć. Dość często zdarza mi się tutaj nie zabić po prostu wszystkich, znaczy nie zebrać wszystkich materiałów, które są zbyt daleko, żebym był w stanie je podnieść. To zasięg podnoszenie jednak fajnie mi tutaj to ułatwia. Niemniej chyba jednak ważniejsze będzie pójście w te obrażenia. Dużo obrażeń dystansowych miałem w poprzednim podejściu. W tym podejściu nie trafia się to aż tak często. Miałem bardzo fajne przy level upach bonusiki do obrażeń dystansowych. Teraz się to coś nie chce trafić. Szansa na kryta niech będzie, no 7%, dużo. Na pewno połączmy to, biorę to. Biorę drzewa, biorę wyssanie, zmieniamy za... Wow! Blokuj. Przepraszam, nic nie mówiłem, dużo fajnych broni się trafia. Na fajnych poziomach, już druga niebieska proca się trafiła tak sama z siebie. To jest mega super. Mega w porządku. Jajcarze. Trzeba na nich uważać. No, zdecydowanie trzeba będzie tutaj dużo chodzić po mapie i przede wszystkim na nich zwracać uwagę. Wiemy już, że totalnie nie ma sensu iść w ten topór. On prawie nic nie robi. Znaczy nic nie robi. Coś tam robi. Ale patrząc na to, o ile zwiększą statystyki, to nie zabija zbyt często. Więc generalnie to... O chuj mu w dupę. Musiałbym już od samego początku iść w bronię eteryczną. Ej, to nie jest takie głupie, tak szczerze? Przetwórz. Szybkość. Raz wezmę. Proca. Króliczek. Zmieńmy raz. Znowu proca, kozak. Regen minus szczęście. Szczęście aż tak dużo nie zmniejsza, więc niech będzie. Torba borba. 30, to się zwróci. Dwie torby muszę uzyskać, żeby się to zwróciło w ogóle. Ten robal obcy, max HP i regen. I dla mnie bomba. Te przedmioty jednorazowe aż tak mnie to nie boli. Szczególnie, że chcę polegać na regenie, którego pragnę mieć dużo. Niestety niezbyt dużo w niego idę póki co. Wbrew temu, co mówię, że powinienem. Wbrew temu, co powinienem robić, to jednak tego nie robię. Ale no inne rzeczy mi się trafiają. No, dużo zależy od szczęścia w tej grze. Od tego, co się trafi w sklepie. No niestety, no nie mogę iść w coś, co się mniej opłaca, tylko dlatego, że to sobie założyłem na początku gry. Mimo wszystko, no trzeba korzystać z okazji tutaj. Wykorzystać maksimum możliwości, które daje nam gra. Ja tak widzę granie w tę grę, nie? To nie jest tyle, co wiesz, o, jak zależy, jakie przedmioty będę miał, to jak mi pójdzie. Oczywiście, zgadza się. Ale też kwestia tego, jak wykorzystam też to, co mi dała gra. To też bywa różnie z tym, z wykorzystaniem tego, nie? Czy ja właśnie jestem na granicy levela? Ja pierdolę. Regen, niech będzie.
Druga wieżyczka, niech będzie. 12% to mi plus 6 tylko daje. 3 do pancerza, oj. Ojojoj. Oj. Za dobre. Szansa na unik. O, a ja tej torby nie wziąłem. Już bym się zwróciła. Tak generalnie. Króliczek. To jest dopiero 9 fala, więc niech będzie. Za 0. Zablokuj. I to tyle? To oczy obcego to jest na build, który opiera się na posiadaniu HP. Zawsze ma sens. To jest zawsze dobre. Mimo, że za dużo nie szedłem teraz w to HP, to za chwilę je nie pójdę, na pewno pójdę. Muszę troszkę jeszcze zwiększyć obrażenia. Szczerze, chętnie bym zwiększył trochę jednak ilość tych przeciwników, po to, żeby więcej mieć z nich materiałów. Jednak, jak przypomina sobie, ile w tamtym podejściu na tych falach miałem materiału, no to miałem sporo więcej. Na tej fali miałem prawie 600. Zobaczymy, ile teraz pójdzie. No, może się udać? Ej, to nie jest, w sumie nie jest tak źle. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie będę miał 500. Ja miałem prawie 600, przepraszam. Nie ma szans, że będę miał tyle. No, o 100 mniej. Tak na... Wow, znowu kość. Nie, bez sensu. 3 do pancerza, no wezmę. 10 do zbierania, wezmę. Tak. Podczas unikania ataku, ja chcę iść w uniki. Minus do zasięgu. To mnie boli, bo na odbijanie to nie działa. Wow, 5. Ile ona tu? O kurde. O cholera. Ej, to jest dobre. Panie, to jest dobre. To dużo tłucze. Czy ja to chcę? No to bije kurwa 70. No połączmy. Wezmę to. Regen. Wymieńmy. Ojojoj. Świnka skarbonka. Kusi bardzo. Aż za bardzo. No. Nie mogę tego odpuścić, za dużo. Obrażenia od żywiołów i regen, szybkość, to regen, kurde, nie. Mogłem wziąć tę książkę, no, mogłem wziąć. Patrząc na to, że mam te wieżyczki, a gdzieś tam przypadkiem mógłbym nawet zwiększyć sobie te obrażenia od żywiołów, mimo że je zmniejszałem jeszcze. A ja zmniejszałem przecież, miałem od czegoś zmniejszone obrażenia od żywiołów. Ale nie pamiętam z czego teraz. Z zgubionej kaczuszki. Tylko z tego? No tak, bo tu miałem plus 2. Razy 2. Wow, to ja tyle ognisk dostałem? Z czego ja mam jeszcze zmniejszone obrażenia od żywiołów? No i chuj, nie dowiem się. Nieważne, pewnie minąłem i się ze mnie... ktoś to ogląda i się śmieje. O, nie zauważył. No chuj, trudno. 3 do regena. Minus 1 do wyssania. No wziąłbym roślinę. Teraz co? Stoimy w miejscu i zobaczymy, co się stanie. Fala 10. Fala 10 to jest już z grubasami. Nawet mi nie przeszkadza, że od czasu do czasu we mnie wejdą, przez wzgląd na to, że w sumie będę zadał większe obrażenia w momencie, gdy będzie działała regeneracja, gdy będę się leczył. W trakcie leczenia zadaję większe obrażenia. Zależy od mojego HP. Ile? Ile to na ten moment wynosi? Wynosi to 40, bo mam zwiększony procent od obrażeń. Wow, wy tu 10 aż tu lecie. Dużo! Jest dużo? Halo, panowie. Nie jest źle, a nawet bym powiedział, że idzie całkiem nieźle. Pozbierajmy trochę materiału, bo już 10 sekund zostało. Mordeczko, umrzyj. Dziękuję. 400 będzie? Prawie.
Chyba te obrażenia od żywiołów. No nie, żałuję, tej książki nie wziąłem. Tak naprawdę to mi daje tylko regen. Przetwórz to. Cholerę. Szansa na unik. 3 do pancerza. Cokolwiek. 40 do zbierania. Ojojoj. Bierzemy to. Bierzemy świnkę skarbonkę. Bierzemy nietoperza. I to też weźmiemy. To mi nic nie interesuje. Kawa. Prędkość ataku. Ja mam... Wow, ja mam nic zmienione w prędkości ataku. Zbieranie. No, więcej mi to zbieranie da w tym momencie. Szklane działo? Plus 25% obrażeń. Nie no, tak naprawdę to mi da tylko połowę z tego, więc to będzie 12,5%. Bez sensu. Zmienimy jeszcze raz. No i chuj, znowu się wyprztykałem. I tyle z mojej świnki skarbonki. Szczęście... Tak, zatrzymajmy to. No. Dobra, od teraz zaczynam jakby troszkę oszczędzać. Zobaczymy. Przydałoby się tak chociaż z 1000 zbierać na tą skrzynkę, na tą skarbonkę. Spróbuję nic nie wydawać w tej turze. Zobaczymy, jak sobie radzę. Tak, o. Dobra, przejdźmy się tutaj, pozbierajmy. Po tych drzewach. Zobaczmy. Nic totalnie. Żadnych przedmiotów. Ale jak to tak może być? Ja się pytam. Jezus Mary, ile ta chyba masz gnoju? Gościu, no dziękuję. Mi się już na stówę zwróciła ta 75 materiałów. Ja za nią ile? 30 dałem. No, to był dobry deal. Ojejku, aż tyle zostało na ziemi? Ojejo, niedobrze. Niesporczak, przetwórz. Wysysanie. Szczęście. Poszedłbym trochę w te szczęście. Mam za mało szczęścia. I to wszystko? Zmieńmy. Mamy za darmo wymianki, więc generalnie to opłaca się to robić. Może coś mega dobrego się trafi. Na przykład talizman. Plus 30 szczęścia, jak dla mnie bomba. Zmieńmy dalej. Kupię drzewo. I to tyle w tej rundzie. Teraz boss jest. Dobra. Nawet mi na rękę, że on mnie trafi. Spróbujmy to troszkę tutaj postrajfować na boki. Ała, boli. Za 12 mnie tłucze. To w sumie nie jest tak dużo, patrząc na to, ile ja mam regena. Jak dużo mam szansę na regenerację. Czy ja jestem w stanie go zabić? Chyba jestem? Tak mi się wydaje. Zmutował. Okej. Okay. Ma połowę HP. Chyba nie jestem w stanie go zabić. Mordko. Daj się zabić, proszę. Ej, daj się mordo zabić, co? Nie masz szans. 715 materiałów? Opcie, panie. Nice. Max HP zwiększmy. Procent do obrażeń. Czy szczęście? Kusi. Weźmy ten proces do obrażeń. Zawsze coś. Riposta. Podczas unikania. Nie, to jest bez sensu. Tylko 3 punkty obrażeń zadaje. To jest w ogóle głupota. Od walki wręcz jest. Przecież że tego nie mogę brać. Bez sensu, totalnie. Zablokujmy to. Weźmy szczęście. Wymieńmy. Co my tu mamy? Zbieranie. Oj, za dużo daje. Nie mogę tego nie wziąć. Zmieńmy. Zmieńmy dalej.
I to... Co to jest fala 13? W tej fali oszczędzamy. 427 mamy. A nie zapomniałem, że ja to być w ogóle mam. Jak ona tłucze? Nie jestem w stanie tego... 65 zadaje. 16. Ja pierdolę. No ale one się odbijają i są na zasięg, no. Jakby... Są plusy i są minusy, tak? Jestem w stanie to wyleczyć. 100 zarobiłem na razie. Przydałoby się chociaż do 800 zarobić w tej rundzie. A najlepiej do 1000, ale wątpię, żeby się aż tyle udało. Nie sądzę. Naprawdę przydałoby się zwiększyć ilość przeciwników i zwiększyć to odbijanie. Wow, 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 mordeczki. Nie za bardzo sobie tutaj ten mi ciśniecie. Dobra. Teraz tak. Wow! A no tak, bo ja mam 133 zbierania, ale zajebiście. Regen minus 2 szczęścia, tak. No przetwórz, to mi niepotrzebne. 9 max HP, oczywiście, że tak, bo to mi zwiększa obrażenia z leczenia. I z tego oczywiście. No. Fala 14. Zwiększmy obrażenie dystansowe i prędkość ataku. Szansa na unik i nakryta. To jest git. Tak. I tak. Gdy stoisz bez ruchu, plus 8 pancerza. Tak. Ten zasięg zmniejszony boli, oj bo... Przepraszam, nie mogę tego nie wziąć. Jebać świnkę skarbonkę, czy ona się już zwróciła? Nie jestem pewien, za ile kupiłem, chyba jeszcze nie, albo jest na styk. Nie. Zastanawiałem się nad wykrywaczem metalu, ale nie. Regen? 3 do regena. Ile mam regeneracji? Prawie 3 HP na sekundę. Te 2 szczęścia mnie nie boli. A te 3 regeny to jest plus 10%, jakby nie patrzeć. Więc... Deal with it? Deal with it? Dobra, znowu ty. Dobra. Dobra. Spróbujmy go tą pięścią cisnąć troszeczkę. Dlatego staram się... Ojejku. Nie. za dużo obrażeń dostaje, a za mały zasięg ma ta pięść, mam wrażenie. Spróbujmy... O, tu stać nim, bo tu będziemy go pić, tak? I podpalaniem, i pięścią, i tymi procami. Zobaczymy, może się... Uda to fajnie zrobić. Leczenie. Ucieczka. Dobra. Nie masz szans, że go zabiję. Mam za mało obrażenia. Nie wiem, jak ja miałbym to zrobić. Obrażenia żywiołów bez sensu. Wielkość wybuchu. To nie ma wybuchu, bez sensu totalnie. Kryty. No szansę na kryty zasięg powinien wziąć, tak szczerze. Szansa na kryta 64% na tej broni, bo to ma razy 1,5. Zmniejszony zasięg, wyssanie. 4 razy. To też się odbija 4 razy. Ale to po trafieniu krytycznym. Obrażenia 15. Nie opłaca mi się shurikena. 0,58. No tak, to prawie dwa razy częściej się rzuca. Weźmy to. Tego shurikena. I ten regen. Wymieńmy. Pomnik. Niech będzie. Nie wiem.
Nie mam pojęcia. Nie mam totalnie pomysłu. Talizman. Nie. Te obrażenia dystansowe w ogóle przydałoby się zwiększyć. Ja nic nie mam z tych obrażeń dystansowych. 150 materiałów z torby dostałem już. Ta wieżyczka medyczna. 3 punkty HP. Co to jest 3 punkty HP? To niedużo. Nie opłaca się za stówę. Na torbę może nie jest za późno. Ale to za długo będę czekał, aż mi się zwróci. Stoję bez ruchu, bo mam pomnik i mam tą barykadę. Więc jakby... nie, zobaczymy. Co tu się wydarzy, gdy będę stał bez ruchu. Może to nie jest takie głupie? Dobra. Na pewno jest to głupie, bo nie rozwalam w tym momencie drzew. A z nich są przedmioty. Dobra, pozbierajmy przedmioty z drzew, wtedy wrócimy na środek. Tak, wiem, że mam mało HP, ale mam na tyle leczenia, że się nie cykam. Dobra. Daj, rozwal to drzewo. Jezus Maria, gdzie te przedmioty z drzew? Ja się pytam, halo. Kulturalnie się pytam. Proszę, proszę pana. Halo, co to ma być? Zbieramy. 630, nieźle. Zasięg i obrażenia. O. I się wyrównało. 15 max HP, dla mnie bomba. Obrażenie dystansowe plus 2. Ok, super. Tak, zdecydowanie. Wymień. Robot. Zablokuję. Połączmy dwie proce i weźmy tą. Jeszcze raz. Druga proca, jeszcze jedno drzewo i to tyle? Co ja miałem z tą szansą na unik? Coś miałem, nie? Szansę na wyleczenie się podczas uniku. 50-50. No dobra. Co teraz jest? Teraz jest co? Teraz jest oczekiwanie na... Fali 17 chyba miał być boss jeszcze. Czemu mi się to tu nie wyświetla? Nie wiem. Ale z tego co pamiętam, to tak miało być. Przeciwnicy są szybsi w tym momencie. Zobaczymy, jak to się przełoży na moje unikanie ich ataków. Ile ja mam prędkości poruszania się? Minus 14%. Ła, boli! Ojejku, nie! Tak bardzo źle. 3 przedmioty dostaliśmy. Wyrównało się? No wyrównało się. Troszkę się zaczyna zwracać tamta runda, która poszła moim zdaniem beznadziejnie. Na pewno pod względem zdobytych przedmiotów. Co mnie zabiło? Jezus Mario, co za zło. No dobra, trudno tej. Wrócił Tomasz, dalej nic nie wygrał. Ale no co, trudno, zobaczyliśmy nową postać. Nic nie odblokowałem niestety. Jakie życie, taki rap, cukierkawa, cukierkawa, jak to mówił niekrytyk. Na tą chwilę ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Elo.